historię Spidermana? Czy nie? No to była taka historia, że taki młody chłopak, taki pierdołowaty, po prostu poszedł do Muzeum Natury i tam go uciągnął pająk. I on w przeciągu kilku tygodni zauważył zmiany takie, które zachodziły w jego organizmie, że czekoladka mu tutaj się zrobiła, zaczął mieć tutaj takie rurki i tu pajęczyną strzelał, chodził po ścianach. I właśnie przytrafiła mi się analogiczna sytuacja. W kolejce w Biedronce. Było otwarcie Biedronki tam na Włochach w Warszawie. Michał, kilogram 3,90 mówię, kupię, dziecko ma urodziny, do szkoły weźmie. Bo już problem był z paluszkami i się śmiał dzieci z niego. Mówię, Michał, 3,90, jakaś babka, nie, po prostu ciągnęła tu w rękę. I to widocznie musiała być jakaś taka, nie wiem, superpolka. Bo zauważyłem, że oprócz takich cech, takich normalnych cech ma superbohater, jak tam latanie, czy rentgen w oczach. Na przykład lasery potrafię, no to mam takie też cechy super Polaka. Na przykład mam taką umiejętność super gościnność. Generalnie każdego zapraszam do domu. No i tak nie chcę. Biorę do domu, mówię, pij! I tutaj takie polskie, ze mną się nie napijesz? Generalnie na przykład mam też taką super umiejętność, że bardzo się cieszę z sukcesu sąsiadów. Na przykład mam nowy samochód, czy coś, czy pracę lepszą dostanie, to mi po prostu kurwa taka duma rozbiera. No i myślałem po prostu, żeby jakąś taką nazwę sobie walnąć. Na początku myślałem super Polak. No a to już jest zajęte, bo mamy tam Wojtyła, Mały, Mickiewicz, Kopernik, Chopin, Hołdys. Już to jest zajęte. To myślałem, że pójdę jakoś, nie wiem, w takie barwy coś, ale to dziwnie brzmi, na przykład człowiek czerwonka, to bez rewelacji, czy człowiek białko. I w końcu wymyśliłem, że będę człowiek Biedronka. Super Polak, człowiek Biedronka. I tak jak każdy super bohater ma takiego swojego super wroga, a ja jako super Polak mam dwóch super wrogów. Dokładnie, wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Także jest taka prośba, jakby jakiś Niemiec był na sali, to niech wyjdzie. Czy jakiś Ruski jest też. Nie, naprawdę bardzo proszę, bo Niemcy i Ruscy działają na mnie jak kryptonit dla Supermana. Mogą wystąpić jakieś potliwości czy coś. A po co to? Jak każdy superbohater, na przykład Batman ma Gotham City, to człowiek Biedronka ma Warszawę. To jest wyraz. Tak jak burmistrz Gotham City miał taki reflektor z takim nietoperzem na niego, tak Hanna Gronkiewicz-Waltz ma taki reflektor z Biedronką. Na początku same kropki dała. I kurwa, Hanna, no cię nie widzę! No i tak zmieniła i teraz po prostu za każdym razem jak Hanka, bo ona ma przy łóżku, jak w szpitalu. Ja się tam co się dzieje, Biedronka i ja jestem.